Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na pewniaki maturalne, poziom podstawowy, oczywiście od IKMAT. Już niemalże tradycją stało się, że co roku spotykamy się na pewniakach maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i poziomie rozszerzonym właśnie ze mną. Mam nadzieję, że wybór tych zadań przeze mnie pomoże Ci w ugruntowaniu swojej wiedzy, w usystematyzowaniu swojej wiedzy i w przekonaniu się, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego z matematyki. Mam nadzieję, że moja praca, że praca z moim kanałem, że praca z moimi kursami doprowadziła do tego, że taki właśnie będzie sukces na Twojej maturze z matematyki, czego Ci oczywiście z całego serduszka mojego życzę. Każdemu z osobna życzę wielkich sukcesów, przede wszystkim jasności umysłu, bo to jest najważniejsze, bo to, że jesteś przygotowany do matury z matematyki, mam nadzieję, że to jest rzecz pewna, ale jeszcze brakuje tego, brakuje czasem u młodzieży tej właśnie jasności, żeby być takim otwartym na zadania, żeby dobrze je czytać, żeby czytać ze zrozumieniem, żeby się dwa razy zastanowić, czy aby o to proszą w zadaniu, żeby przeczytać kilka razy pytania, czasem kilka razy zadanie, a czasem do jednego zadania właśnie poprzez próbę kilkukrotną trzeba podejść. Niestety, wszystko zależy od stopnia skomplikowania zadania i od tego, jak się czujesz w danym dziale matematyki. Ja bardzo serdecznie zapraszam do tej takiej szybkiej powtórki przedmaturalnej, razem ze mną oczywiście. Zadanie numer 1. Sinus kąta nachylenia przekątnej sześcianu do płaszczyzny jego podstawy wynosi: odpowiedź A, pierwiastek z 2 przez 2, odpowiedź B, pierwiastek z 2, odpowiedź C, pierwiastek z 6 przez 3 i odpowiedź D, pierwiastek z 3 przez 3. To jest zadanie testowe, ale jest to zadanie testowe z brył. No, jest część osób, która brył nie lubi, aczkolwiek na Twojej maturze z dużym prawdopodobieństwem może pojawić się sześcian. I w tym zadaniu chodzi o sinus właśnie kąta nachylenia przekątnej sześcianu, czyli naszym zadaniem jest narysować przekątną sześcianu. Sześcian, no to jest taka zwykła kostka. Wyobraź sobie, że grasz w grę planszową i rzucamy kostką sześcienną. Więc myślę, że wyobrażenie sobie sześcianu nie stanowi problemu i narysowanie, prawda, jego na płaszczyźnie dwuwymiarowej. I teraz zaznaczam przekątną. Pamiętaj, że przekątna musi łączyć wierzchołek dolnej podstawy z wierzchołkiem górnej podstawy, ale tym przeciwległym. Czyli ja sobie wybiorę ten wierzchołek i ten wierzchołek i je połączę. I w taki oto sposób powstaje mi przekątna. I teraz w zadaniu jest mowa o kącie nachylenia tej przekątnej do płaszczyzny podstawy. Co zrobić w takiej sytuacji? Po prostu trzeba tą przekątną zrzutować prostopadle na podstawę. Tak się składa, że ten wierzchołek jest na podstawie, to ja go już nie potrzebuję dodatkowo rzutować, bo on już jest na tej dolnej podstawie. Natomiast ten wierzchołek, jak ja zrzutuję na podstawie, popatrz, to on będzie szedł tutaj po tej krawędzi bocznej, prawda, będzie szedł ten wierzchołek sobie i tu wyląduje. I teraz łączę i powstaje mi oczywiście trójkąt. Będzie to trójkąt prostokątny. I właśnie w tym trójkącie zaznaczymy sobie teraz ten kąt alfa. Tutaj mamy ten kąt alfa. Zaznaczamy sobie, jest to kąt nachylenia przekątnej sześcianu, całego sześcianu, przekątnej sześcianu do płaszczyzny podstawy. Czyli pamiętaj, że tą przekątną rzutujemy prostopadle na podstawę. No dobrze, no to tak, skoro to jest sześcian, to wiemy, że wszystkie krawędzie są równej długości. Niech to będzie przykładowo A i oczywiście ta wysokość, która jest krawędzią boczną, jest równa takiej samej długości, prawda, jak krawędź podstawy. Dlatego też oznaczyłam literką A. No tak, jest sześcian. I teraz, co warto wiedzieć? Popatrz tutaj na dole. Ten odcinek, który tutaj zaznaczę teraz, to jak widzisz, jest przekątna w podstawie. Przekątna w kwadracie, no bo w podstawie jest kwadrat, logiczne, nie? No, fajnie by było znać wzór na przekątną kwadratu. To jest wzór A pierwiastek z 2. Jeżeli Ci się zapomni wzór, to zawsze możesz zrobić twierdzenie Pitagorasa. A jakie? A kwadrat
kwadrat dodać a kwadrat równa się jakiś tam x kwadrat. I z tego ci wyjdzie właśnie a pierwiastek z dwóch. Ale tak to jest w matematyce, że jak się dużo zna wzorów, to się szybciej rozwiązuje zadania. O to też chodzi. Dobrze? No to teraz tak. Żeby wliczyć tą naszą oczywiście przekątną, jej długość, tego sześcianu, można ułożyć twierdzenie Pitagorasa. Czyli a pierwiastek z dwóch do kwadratu, dodać a do kwadratu, równa się jakieś tam c do kwadratu, prawda? Okej, ale jeżeli znasz od razu wzór na przekątną sześcianu, to fajnie, bo wtedy jest szybciej, no nie? Więc wzór na przekątną sześcianu jest a pierwiastek z trzech. Nie jest to trudno zapamiętać, bo popatrz, w kwadracie masz a pierwiastek z dwóch, a w sześcianie masz a pierwiastek z trzech. Chodzi o to, że kwadrat to jest figura dwuwymiarowa, dlatego jest pierwiastek z dwóch, tak sobie skojarz. A sześcian to jest figura trójwymiarowa, czyli dlatego jest pierwiastek z trzech. No i teraz jak ja właśnie wszystko wiem, to teraz policzenie sinusa tego kąta wiąże się tylko z tym, czy pamiętam sinus, co to jest. Jeżeli nie pamiętasz, po to są tablice maturalne, żeby sobie poszukać trójkąta i zobaczyć w tych tablicach, jak to było z tym sinusem. Sinus jest to stosunek boku, który leży naprzeciwko kąta alfa, popatrz, naprzeciwko kąta alfa leży sobie bok długości a przez, tak? I przez długość mamy tutaj przeciwprostokątny. Tak jest w sinusie i tak jest w kosinusie, że na dole jest zawsze przeciwprostokątna, a u góry jest przyprostokątna. W sinusie jest ta przyprostokątna, która leży naprzeciwko. No dobra, no to teraz popatrz, te literki a nam się skrócą oczywiście co do jedynek i mamy taki wynik, 1 przez pierwiastek z 3. Oczywiście takiej odpowiedzi nie ma, trzeba usunąć niewymierność. Takie rzeczy no to uczeń robi pewnie z automatu. Czyli mamy 1 razy pierwiastek z 3, to jest pierwiastek z 3, podzielone przez, i tutaj pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, no to na przykład możemy sobie zapisać, że to jest pierwiastek z 9, a po prostu to jest 3, prawda? Jeżeli pewne rzeczy umiesz szybciej, no to wiadomo, że wtedy masz więcej czasu na inne zadania, jeżeli to jest dla Ciebie takie prościutkie. Ok, czyli prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to jest odpowiedź D. Zadanie numer 2. Funkcja o wzorze f od x równa się. W nawiasie mamy a minus 1 podzielone przez a kwadrat i to pomnożone przez x dodać. 2a minus 3 jest malejąca, zatem odpowiedź a. A należy do przedziału od minus nieskończoności do 1. Odpowiedź b. A należy do przedziału od minus nieskończoności do 3/2. Odpowiedź c. A należy do przedziału od minus nieskończoności do 3/2 z wyłączeniem zera. I odpowiedź d. A należy do przedziału od minus nieskończoności do 1 z wyłączeniem zera. Czyli mamy powiedzieć, kiedy nasza funkcja f od x jest malejąca. Czyli mamy wyznaczyć takie a, żeby ona była malejąca. Po pierwsze, w takim zadaniu musisz rozpoznać, jaki to jest rodzaj funkcji. I tu jest praktycznie najważniejsza część zadania. Popatrz, ty musisz rozpoznać po x-ie, po tym jak ta funkcja wygląda, jej rodzaj. To jest funkcja liniowa, chociaż mogłoby cię zmylić a kwadrat. Ale ty patrzysz ze względu na x-a i widzisz, że przed x-em coś jest i to się nazywało standardowo we wzorze funkcji liniowej w postaci kierunkowej, to było a. Ale jak napiszę a, będzie kolizja oznaczeń. Dlatego ja sobie na przykład napiszę a1. Żeby nie było kolizji oznaczeń. I to, co jest za x-em, za znakiem plus, to będzie nasze standardowe b, ale tu sobie napiszemy b1, żeby to było spójne. Ok, i teraz przypomnijmy sobie, funkcja liniowa jest malejąca wtedy, kiedy ten współczynnik a jest ujemny. Czyli ja muszę napisać, że a1 jest mniejsze od zera. Standardowo oczywiście, gdyby tu nie było literki a, ale specjalnie dałam literkę a właśnie, to gdyby nie było tej literki tutaj a, to bym napisała po prostu a mniejsze od zera. Zresztą jest to zadanie testowe, to w zasadzie i tak przecież nie jest istotne, jak to rozwiążesz, byleby Twoje rozwiązanie doprowadziło do zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi. No dobra, podstawiamy sobie, czyli mamy tak, a minus 1 przez a kwadrat jest mniejsze od zera. I teraz uwaga, tutaj musimy napisać założenie. O czym? O tym, co się bardzo często pojawia na poziomie podstawowym, o mianowniku. A więc piszemy założenie, że mianownik, czyli moje a kwadrat, nie może być zerem. Jak ja to spierwiastkuję, to i tak nie ma znaczenia. A nie może być zerem.
Więc w zasadzie można by było już od razu odrzucić odpowiedź A, odrzucić odpowiedź B, bo tutaj jest gdzieś tam zero w tych przedziałach, no nie? Pozostałyby dwie odpowiedzi. No ale w każdym bądź razie my i tak to próbujemy zrobić. Skoro A nie może być zerem, to w takim wypadku ta liczba, która jest w mianowniku, to znaczy widzimy tutaj oczywiście niewiadomą, ale jak ja pod to niewiadomą podstawię dowolną liczbę, tylko oczywiście bez zera, no to ta liczba, która tutaj w mianowniku wtedy powstanie, będzie zawsze dodatnia. A po co to jest istotne? Po to, ponieważ ja teraz mogę pomnożyć przez mianownik. Bo jak ja pomnożę przez mianownik, wiem, że on jest dodatni zawsze, to mi się zwrot nierówności nie zmieni. I teraz będę miała a minus 1, no bo to mi się z tym skróci, mniejsze od 0 razy cokolwiek, to i tak jest 0. Czyli mam a mniejsze od 1. Czyli piszemy a należy od minus nieskończoności do 1. Jak masz z tym problem napisaniem przedziału, to weź sobie narysuj oś liczbową, zaznacz 1 i teraz a mniejsze, to kreskujemy w lewo. I tak niektórym jest łatwiej, oczywiście kółeczko puste, tak niektórym jest łatwiej, że jak jest mniejsze, to w lewo, a jak jest większe, to w prawo kreskują. I dopiero wtedy podają przedział. Ale jak umiesz od razu przedział, no to wiadomo, jest szybciej wtedy, nie? Ok. I teraz musimy oczywiście uwzględnić to. Czyli mamy, że a należy do przedziału od minus nieskończoności do jedynki, ale absolutnie bez zera. Bez zera, bo zero dawałoby nam w mianowniku zero, a w mianowniku zero być nie może. W związku z czym odpowiedź prawidłowa to jest odpowiedź D. Zadanie numer 3. Kąt rozwarty rombu ma miarę 120 stopni, a wysokość ma długość 4. Zatem pole rombu wynosi odpowiedź A 32, odpowiedź B 16 pierwiastków z 3, odpowiedź C 32 pierwiastki z 3 przez 3 i odpowiedź D 32 trzecie. Oczywiście tutaj przygotowałam rysunek rombu. Jeżeli Ci się zapomni ze stresu, no bo z czego innego, jak wygląda romb, to bardzo proszę otworzyć tablicę, bodajże na stronie 10 w tablicach maturalnych jest gotowy rysunek rombu. I koło tego rysunku są wzory na pole rombu. Więc w zasadzie zadanie typowo wykładane z użyciem wzorów, które są w tablicach. No dobra, póki co zaznaczmy, co mamy dane. Po pierwsze, kąt rozwarty, który wynosi 120 stopni, tyle wynosi jego miara. No to teraz tak, jak mamy kąt rozwarty, jakoś tak wolimy bardziej ostre, no nie? Więc pamiętajmy o tym, że w rombie suma tych dwóch kątów kolejnych, które są przy jednym boku, jest zawsze równa 180 stopni. Czyli jak to jest 120, no to tutaj w rzeczy samej musi być 60 stopni. Dobrze, poprowadźmy sobie wysokość. No wysokość prowadzimy z wierzchołka, ja lubię z wierzchołka tutaj tego górnego poprowadzić wysokość i ona ma długość 4. I teraz tak, żeby oczywiście policzyć bok, no bo bok nam będzie potrzebny, długość boku, prawda, będzie potrzebna do pola, no to wiadomo, że w rombie wszystkie boki są równe, można sobie podpisać wszędzie A literką, ok, i tak. Pierwszy sposób na zrobienie tego zadania to jest tutaj analizować trójkąt 90 stopni, 60 stopni, 30 stopni. Ale drugi sposób to jest wykorzystać wzory, które są dostępne w tablicach. I mianowicie może tym drugim sposobem sobie zróbmy. Czyli tak, pole rombu w tablicach, taki zwykły, podstawowy wzór to jest A razy H. Dlaczego ja go chcę teraz użyć? No dlatego, że mam podaną wysokość. No to spróbujmy go użyć, nie? Czyli mamy A razy 4, czyli 4A. No więcej nic nie nawojuje. No okej, ale skoro jest podany kąt, to dobrze by było użyć wzoru z kątem. I w tablicach też jest wzór A kwadrat razy sinus alfa. Wiesz, jeżeli te wzory znasz, to Ty szybciej robisz zadania. Natomiast jeżeli musisz wszystkiego szukać w tablicach, no to troszkę Ci zejdzie. Ok, czyli to się równa a kwadrat razy sinus. I teraz uwaga, sinus dla kąta rozwartego, czyli 120 stopni, to jest to samo, co sinus 60. Dlatego ja mówię tutaj, że bardziej wolimy te ostre, więc ja od razu napiszę 60 stopni. Czyli a kwadrat razy, jak nie pamiętasz, ile wynosi sinus 60 stopni, to znowu jest tabelka w tablicach pierwiastek z 3 przez 2. To się równa. Zapiszę w takiej postaci, bo ogólnie jest zasada taka, żeby kropeczek się pozbywać. Czyli tutaj a razy 4 to 4a i teraz a kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 2, no to lepiej napisać najpierw liczbę, a później literkę. I teraz, no skoro to jest ten sam romb,
No bo jakby inaczej, nie? To jest ten sam rąb. To ja mogę powiedzieć, że to pole jest równe temu polu. No więc układam równania. Wezmę sobie najpierw to. Pierwiastek z 3 przez 2. A kwadrat to się równa 4a. I teraz obustronnie dzielę przez a, dlatego że a to jest bok tego naszego rąbu, czyli nie może być liczbą oczywiście równą 0, więc mogę sobie spokojnie podzielić. I mam pierwiastek z 3 przez 2. A to się równa 4. Po prostu tu mi się jedno a zlikwiduje, no i tutaj mi się też jedno a zlikwiduje, czyli po tej stronie już a mieć nie będę. Pomnożę razy 2, żeby nam się tak to wygodniej na to patrzyło, to będę miała, jak pomnożę razy 2, to będę miała tutaj 8. Podzielę sobie przez pierwiastek z 3, czyli będę miała a to się równa 8 podzielone przez pierwiastek z 3. Oczywiście automatycznie usuwamy niewymierność bezdyskusyjnie, czyli mamy 8 pierwiastków z 3 przez 3. No jesteśmy już bardzo blisko, bo teraz podstawmy sobie do któregoś wzoru, no może do tego pierwszego. 4 razy 8 pierwiastków z 3 przez 3. Pamiętaj, że tu sobie zawsze możesz napisać nad 1, bo czasem młodzież ma problem i mówi tak, że tą czwórkę pomnożył z 8 i z 3, absolutnie. Napisz sobie nad 1 i wtedy ci się ten problem samoistnie rozwiąże. Czwórka z 8 daje 32 po pomnożeniu, pierwiastków z 3 przepisujemy i przez 3. I oczywiście taka odpowiedź jest prawidłowa, jest to odpowiedź C. Zadanie numer 4. Rozwiąż nierówność. Minus 2 pomnożone przez w nawiasie x minus 2 jest mniejsze lub równe od x plus 4 w nawiasie i to do kwadratu i odjąć 12. Jest to oczywiście klasyczne zadanie, taki pewniak maturalny do rozwiązania nierówność. Kwadratowa wyjdzie, zobaczysz. I tutaj oczywiście tylko nie wiemy, czy na maturze dadzą nam przykład, że będzie delta większa od zera, czy delta równa 0, czy delta mniejsza od zera, jeżeli oczywiście będziemy tą nierówność rozwiązywać poprzez deltę. No zobaczmy, co tutaj będzie. Oczywiście liczba stojąca przed nawiasem nie powoduje żadnego problemu, bo trzeba to pomnożyć. To mnożymy z tym i to mnożymy z tym. Pamiętaj tylko o znakach. Czyli minus 2 razy x to jest minus 2x. Dalej, minus 2 razy minus 2 to jest oczywiście plus 4. Minus razy minus daje plus. Mniejsze lub równe. I teraz uwaga, jak zobaczysz kwadracik i nie będziesz dał rady tego dodać w nawiasie, no bo x-a nie dodam do czwórki, absolutnie, no to jeżeli nie dasz rady tego dodać, to musisz to rozwinąć wzorem skróconego mnożenia. Wzory skróconego mnożenia są w tablicach. Ja tutaj przypomnę, bo niektórzy lubią sobie go napisać, ten wzór, i patrzeć na niego. Więc ja ten wzór przypomnę. Jest to a do kwadratu dodać, 2ab dodać b do kwadratu. I teraz naszym a, jak widzisz, to jest x, a naszym b to jest czwórka. I stosujemy wzór skróconego mnożenia normalnie, jak przepis na ciasto. Biorę sobie a, czyli moje x, podnoszę do kwadratu. No to tak robię. Dalej mam dodać 2, biorę sobie moje a, czyli x, i mnożę przez moje b, czyli 4. Tylko tutaj pamiętaj, no, że trzeba napisać tutaj, oczywiście potrzebne jest, żeby napisać to razy, nie? No bo tak 2x4 to tak nieładnie. Dobra, i jeszcze mam dodać, no to piszę dodać, biorę sobie moje b, czyli w tym wypadku 4 i podnoszę do kwadratu. No i za tym wzorem mam jeszcze odjąć 12. No to co, na razie to przepiszę, żeby nam to nie przeszkadzało. I tak, x kwadrat, no z tym nic nie zrobię. Teraz muszę wykonać to działanie mnożenia, czyli 2x razy 4 to będzie oczywiście 8x, bo liczbę mnożę z liczbą. Dodać 4 do kwadratu, no to jest 16 i odjąć 12. Myślę, że każdy już z Was wie o tym, że rozwiązując nierówności kwadratowe, trzeba wszystko przenieść na jedną stronę, poredukować, zobaczyć, co wyjdzie. No i tutaj po tej stronie ma być po prawej stronie 0. Ma być tak zawsze poprzenoszone. Czyli tak, ja to może na razie przepiszę, a tu będę przenosiła i pamiętamy, ze zmienionym znakiem przenosimy. Czyli jak widzisz, ja zmieniam znaki przy przenoszeniu. Czyli było x kwadrat, piszę minus x kwadrat. Było 8x, piszę minus 8x. Było 16, piszę minus 16. Było minus 12, piszę 12. Ok, no i teraz tak, patrzymy. Najwyższa potęga to jest x kwadrat, no nie ma nigdzie indziej, czyli przepisuję minus x kwadrat. Pamiętaj o tym, że ten minus stojący przed
jakimś wyrażeniem czy przed liczbą jest bardzo ważny. Dlatego ja przepisałam właśnie minus x kwadrat. Teraz może podkreślimy sobie te wyrazy podobne. Minus 2x minus 8x, czyli minus 2 minus 8 to jest minus 10x oczywiście. No i teraz jeszcze nam zostały liczby. Tu mamy 4, tu mamy minus 16 i tu mamy 12. 4 minus 16, po kolei lecimy, to jest minus 12, dodać 12 to jest 0. Czyli tak nam wyszło, że w zasadzie to możemy sobie przekreślić, ale wcale nie musisz tego przekreślać, tylko no ja tak przekreśliłam i to jest mniejsze lub równe od 0. I teraz są dwie szkoły. Jedna szkoła to jest taka, że liczysz sobie deltę, najpierw sobie pewnie wypisujesz ABC, liczysz deltę, tylko to jest dłuższy sposób. Ja bezdyskusyjnie proponuję wyłączyć przed nawias coś, co się da. Czasem wystarczy sam x zupełnie. Tutaj nawet mogłabym się pokusić o wyłączenie minus x przed nawias. Czyli wyłączenie minus x przed nawias to jest tak jakby podzielenie. Czyli minus x kwadrat podzielę przez minus x, zostaje mi x, bo minus jest już tutaj z przodu. Minus 10x podzielę przez minus x, to mi zostaje plus 10, no bo ten minus dałam do przodu, tego x dałam do przodu, no to dziesiąteczka mi została. Mniejsze lub równe od zera. Jeżeli dla Ciebie wyciąganie przed nawias jest trudne i myślisz sobie, że się pogubisz, to licz sobie tą deltę, nie ma problemu, tylko troszkę dłużej będzie, no nie? I teraz, jak rozwiązujemy dalej, to my to chcemy oczywiście przy użyciu parabolki zrobić, bo jest to nierówność kwadratowa, prawda? Zwykła nierówność kwadratowa. Ale żeby to zrobić, musimy mieć miejsca zerowe. Czyli teraz przyrównujemy do zera minus x i przyrównujemy sobie do zera ten nawias. No tutaj oczywiście jak pomnożę przez minus 1, to i tak nie ma znaczenia, to i tak wyjdzie x równe 0, a tutaj sobie tą dziesiąteczkę przerzucam, czyli będę miała minus 10. Pamiętaj o tym, że przenosząc na strony zmieniamy znaki. Ok, to teraz rysujemy sobie oś liczbową, prawda, i zaznaczamy minus 10, bo mniejsza, 0, bo większe. I teraz młodzież ma też kłopot z tym, bo wie, że narysować tą parabolę, tylko się miesza, czy ramiona do góry, czy ramiona na dół. No mój drogi, patrzymy sobie na tą naszą nierówność kwadratową, tą czy tą, to nie ma w tym wypadku znaczenia i widzimy, że przed najwyższą potęgą x, czyli przed tym x kwadratem jest minus, to znaczy, że ramiona będą w dół. A tak je rysujesz, żeby Ci przechodziło przez to i przez to. No to staramy się narysować tak, jak nam wyjdzie. To jest tylko szkic, więc się nie przejmuj estetyką wykonania. I tak, to co jest nad osią, tu sobie płynie rzeczka, to co jest nad rzeczką widoczne, tak, to są wartości dodatnie, na plusie, tak? Natomiast to co jest w głębi rzeki, pod rzeczką, pod taflą wody, tak tłumaczę nieraz, to są tutaj minusy. Z tej strony minusiki sobie płyną i z tej strony sobie płyną minusiki. No i teraz ja mam odczytać, popatrz, mniejsze lub równe 0. Pamiętaj, że jak jest lub równe, to dobrze jest te kropy sobie zamalowane zrobić, bo to znaczy, że mnie interesuje to, co jest na tafli wody, tak? To mnie interesuje i mnie interesuje mniejsze, czyli minusy. Czyli teraz odpowiedź prawidłowa polega na zapisaniu przedziałów. Od minus nieskończoności sobie płyną minusy, aż do minus dziesiąteczki. Przerwa w minusach, bo się pojawiły plusy i później znowu płyną minusy. Od zera sobie płyną do plus nieskończoności. I to piszesz w arkuszu maturalnym w miejscu, gdzie jest odpowiedź. Czyli wszystkie x należące do tego przedziału lub należące do tego przedziału są rozwiązaniem tejże nierówności. Zadanie numer 5. Rozwiąż równanie. X plus 2 podzielone przez 2x minus 4. Od tego odjąć 1 i to się równa 2 podzielone przez x. Mamy rozwiązać takie równanie. No, bardzo duża szansa jest, że na Twojej maturze w maju właśnie będzie takie równanie do rozwiązania. Równanie wymierne, które wymaga od ucznia najpierw napisania założenia. Czasem jest tak, że w arkuszu maturalnym może mieć gotowe, podane, prawda, uczeń, założenie. No to wtedy wiesz, jeżeli masz podane założenie, no to Ty sobie tylko kontrolujesz, czy to jest dokładnie to, co Ty byś napisał na podstawie mianowników. Jeżeli tak, spoko. Natomiast jeżeli byłoby inne, no to trzeba tutaj oczywiście to doprecyzować. Ok, czyli piszemy założenie bezdyskusyjnie na początek. Mianowicie, że pierwszy Twój mianownik, a w nim jest 2x minus 4, nie może być zerem. I drugi Twój mianownik, a w nim jest x, nie może być zerem.
Tutaj nie mamy co rozwiązywać. No a tutaj oczywiście po przeniesieniu tej minus czwórki robi nam się czwórka, dzielimy przez 2 i mamy x nie może być dwójką. Czyli teraz gdybym chciała to podsumować, to popatrzmy, to czym x może być? Czyli tak zwana dziedzina tego równania. To jest wszystko, czyli liczby rzeczywiste, ale bez zera i bez dwójki. Czyli uwaga, gdyby nam w rozwiązywaniu tego równania wyszedł x równy 0, musielibyśmy napisać sprzeczność. Gdyby nam wyszedł x równy 2, musielibyśmy napisać sprzeczność. A czy wyjdzie, to wszystko zależy od tego, jak konstruowane będzie zadanie maturalne. Dlatego dziedzinę piszesz bezdyskusyjnie. To nie ma w ogóle o czym mówić. Musi być napisana dziedzina, ale czasem ta dziedzina będzie miała tak istotny wpływ na równanie, że nam zmniejszy ilość rozwiązań. A czasem po prostu będzie dziedzina i my się upewnimy, aha, nasze rozwiązania są spoko, są superowe, bo nie są wyrzucone ze zbioru liczb rzeczywistych, czyli nie są wyrzucone z dziedziny. No dobra, przejdźmy do rozwiązania tego równania. Tutaj znowu są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że już widzimy, że ta minus jedynka troszkę przeszkadza, no nie? Więc albo robimy jej wspólny mianownik tutaj z tym ułamkiem, czyli ten, albo tą minus jedyneczkę przerzucimy na drugą stronę. Ja myślę, że to będzie dla nas łatwiejsze. Czyli to przepisuję, natomiast jak ja to przerzucę, tą minus jedynkę, to będę miała plus 1. No i tak muszę zrobić wspólny mianownik, no bo będę chciała oczywiście to rozwiązać metodą na krzyż, bo jest najłatwiejsza, ale na razie jeszcze nie mogę, bo żebym tak mogła zrobić na krzyż, to muszę mieć tu ułamek i tutaj jeden ułamek, a nie, że mam 2 przez x to jest jeden ułamek i drugi ułamek 1 przez 1. Nie, nie, nie. Ja tu muszę zrobić wspólny mianownik, czyli zawsze sobie przecież mogę dopisać nad 1, kto mi broni. To przepisuję, tak, to sobie będę przepisywała cały czas. Natomiast tutaj będę miała tak, 2 przez x dodać, wspólnym mianownikiem jest 1 razy x, czyli jak ja tą jedynkę rozszerzę przez x, no to mam x. Dobra, przepisuję raz jeszcze tutaj tą moją lewą stronę i teraz już daję na jedną kreskę, mam 2 plus x przez x. I teraz bezdyskusyjnie absolutnie tutaj najlepszą metodą jest oczywiście metoda mnożenia na krzyż. Tak zobrazuję to Tobie. Czyli mamy tak, x dodać 2 pomnożone przez x. To się równa 2x minus 4 pomnożone przez 2 plus x. Zauważ jedną rzecz. Musisz pisać nawiasy, bo jeżeli nawiasów nie napiszesz, to jestem pewna, że się pomylisz, bo sobie tylko na przykład dwójkę pomnożysz przez ten nawias, a o x się zapomnisz, prawda? Pomnożyć. Dlatego pamiętaj, że jeżeli masz jakąś sumę lub różnicę algebraiczną, to zawsze ją dajesz w nawiasach, jeżeli masz do wykonania mnożenie. No i teraz mnożymy, czyli tak, x z x to będzie x do kwadratu, dodać x z dwójką to będzie 2x. To się równa. No tutaj już trzeba każdy z każdym, czyli to z tym i to z tym, tylko przyjąć sobie jakby jakąś wizję, jak mnożymy, żeby się nam nie poplątało. Dlatego ja tutaj najpierw z tym 2x mnożę to, czyli mam 4x, później z tym 2x mnożę x, czyli mam plus 2x kwadrat, no i teraz mnożę z minus czwórką to i z minus czwórką to mnożę, prawda? Czyli będę miała minus czwórka razy 2 to jest minus 8 i minus czwórka razy x to będę miała minus 4x. OK, to teraz podobnie jak to robiliśmy w poprzednim zadaniu, skoro widzimy, że są x kwadrat, prawda, to być może będzie to równanie kwadratowe, czyli będziemy chcieli przenieść wszystko, przenieść na jedną stronę. No to przenosimy x kwadrat dodać 2x minus 4x, teraz mamy minus 2x kwadrat dodać. Mamy 8, dodać 4x równa się 0. Możesz sobie od razu segregować. To już zależy od Ciebie indywidualnie, jak dobrze sobie radzisz, prawda? I teraz wyrazy podobne. X kwadrat, tak jakby 1x kwadrat, odjąć 2x kwadrat. No to mamy minus x kwadrat, prawda? Tak jakby odejmij sobie 1, odjąć 2. No to jest minus 1, dlatego tak napisałam minus, tylko już nie pisałam tej jedynki x kwadrat. Teraz mamy tak, 2x odjąć 4x, to mamy minus 2x i jeszcze mamy dodać 4x, czyli mamy po prostu dodać 2x. A też można było zauważyć, że to 4x i to minus 4x po prostu się zlikwiduje. No i na końcu jeszcze mamy wyraz wolny, czyli dodać 8 równa się 0. Jest dużo osób, które nie lubi rozwiązywać równania kwadratowego
chociażby poprzez wiadomo deltę, tutaj będzie najwygodniej, jak jest z przodu minus. Dlatego też polecam, w równaniu to w ogóle nie ma problemu. W nierówności to trzeba być czujnym, bo przy pomnożeniu przez minus 1 zwrot nierówności się zmienia. Natomiast w równaniach to w ogóle nie ma problemu, tylko musisz pamiętać, żeby pozmieniać wszystkie znaki. No wiadomo, 0 no to się tutaj nic nie zmienia. No i teraz tak, dużo osób lubi sobie wypisywać ABC, czyli A to jest 1, B, czyli to, co stoi przed x kwadratem, B to jest minus 2, to, co stoi przed x-em, no i C to jest wyraz wolny, czyli minus 8. Liczymy sobie deltę. No, delta to jest taki wzór ze szkoły średniej, że jakbym w nocy Cię wybudziła, o 12 w nocy, to ten wzór masz po prostu powiedzieć. Tak jak wierszyk, normalnie tak jak wierszyk. Ok, czyli liczymy tą deltę. Czyli mamy tak, minus 2 i to do kwadratu, minus 4 razy 1 razy minus 8. Minus przy kwadracie się kasuje, dlatego niektórzy w ogóle tego minusa nie piszą. I też dobrze, bo 2 do kwadratu to 4. I tu się trzeba pilnować. Minus i jeszcze jeden minus daje nam plus. I to wykonać mnożenie naraz. 4 razy 1 to 4, razy 8 mamy 32. Czyli wychodzi 36, czyli piękna delta. My sobie ją spierwiastkujemy, oczywiście 6. I teraz przypomnijmy sobie wzory na x1, na x2. Oczywiście te wszystkie wzory są w tablicach. Więc jak Ci się zapomni ze stresu, no bo z czego by innego, prawda? No więc jak Ci się zapomni, no to po prostu sięgnij do tablic, skorzystaj z tego, co jest w życiu dane, po prostu. Dobra, czyli mamy tak, minus B, czyli minus, minus 2, czyli będzie 2. Odjąć, pierwiastek z delty, czyli mamy 6, podzielone przez 2 razy 1, czyli 2. Czyli x1 to się równa minus 4 podzielone przez 2, czyli x1 to się równa minus 2. O, tak się składa, że nie wyrzucone z dziedziny, więc sobie podkreślimy. Ok, już jedno rozwiązanie mamy. No to x2 teraz to będzie oczywiście 2 dodać 6 podzielone przez 2. No i x2 to się równa będzie 8 podzielone przez 2, czyli x2 to jest 4. O, superowo! Też tak się złożyło, że nasza czwórka nie została wyrzucona z dziedziny. Zatem piszemy odpowiedź. W arkuszu maturalnym x należy w klamerce, wymieniamy te dwa nasze rozwiązania. Jeżeli taki zapis nie za bardzo Ci się podoba, to możesz napisać słownie. Rozwiązaniem tego równania są liczby minus 2,4. Będzie również ok. Zadanie numer 6. Kwadrat ABCD o polu 18 cm kwadratowych jest podobny do czworokąta A'B'C'D' w skali 1 do 3. Oblicz pole koła opisanego na czworokącie A'B'C'D'. Ok, w tym zadaniu zwróćcie uwagę, że napisane jest, że jest jakiś czworokąt kwadrat, prawda? Jest tym czworokątem kwadrat ABCD. Jest napisane, że on jest podobny do jakiegoś czworokąta. Wiecie, podobieństwo nie jest zbyt lubianą rzeczą wśród młodzieży. Najczęściej na maturze możesz spotkać się z trójkątami podobnymi, ale mogą być czworokąty. No czemu nie? Dlatego umieściłam takie zadanie właśnie w moich pewniakach. Ponieważ z doświadczenia wiem, że nie jest to zbyt lubiany typ zadań. I teraz uwaga, specjalnie zagmatwałam. Tu sobie był kwadrat ABCD i że on jest podobny do czworokąta jakiegoś. I teraz młodzież może stwierdzić, nie, to ja nie wiem, no jak to kwadrat, to czworokąt, prawda? I teraz trzeba sobie przypomnieć, kiedy to właśnie czworokąty są podobne. Otóż, żeby czworokąty były podobne, muszą mieć takie same kąty. No to skoro kwadrat ma wszystkie kąty proste, to ten drugi czworokąt A'B'C'D' też musi mieć wszystkie kąty proste. No ale słabo jeszcze, ponieważ jeszcze muszą być boki odpowiednio zeskalowane. Czyli jeżeli ten kwadrat nasz, wiemy, że ma wszystkie boki równe, prawda? No to jeżeli ja je zeskaluję, jakkolwiek bym zeskalowała, to ten czworokąt A'B'C', do którego podobny jest ten kwadrat, też będzie miał wszystkie boki równe. No więc co nam powstał? A no też kwadrat. Dla niektórych to jest rzecz oczywista, że jest kwadrat i on jest podobny do jakiegoś innego czworokąta. Aha, no czyli ten inny czworokąt to też jest kwadrat. Ok, jeżeli to jest dla Ciebie rzeczą prostą, to ten mój wstęp w sumie jest dla Ciebie niepotrzebny, nie? Ale dla niektórych to może nie jest takie proste i oczywiste, dlatego chciałam to dobrze wytłumaczyć. Czyli jeżeli mamy kwadrat, to do kwadratu jest podobny tylko jakiś inny kwadrat.
kwadrat. Dlatego w tym zadaniu, no ja proponuję zacząć od rysunku. Dobrze, to teraz wykonany mamy rysunek i tak, sztuką jest teraz odpowiednio podpisać. No to okej, skoro skala jest 1 do 3, to znaczy, że jeden jest mniejszy, a drugi jest 3 razy większy. Prawda? Logiczne, tylko teraz który jest który? I tutaj trzeba podobieństwo dobrze czytać. Otóż kwadrat ABCD jest podobny do kwadratu A'B'C'D' w skali 1 trzecia. Czyli skala 1 trzecia to jest u nas oczywiście skala mniejsza od 1, to znaczy, że będzie mniejszy ten nasz kwadrat ABCD. Czyli tu musi być ABCD kwadrat, a tu musi być A'B'C'D' też kwadrat. I teraz co my wiemy? My znamy pole kwadratu tego naszego, prawda? Tutaj znamy tego pole. No to sobie napiszemy, że tu mamy jakieś to pole 1 równe 18, jednostek nie będę pisała. W związku z czym, jak znamy pole, no to przecież wiemy, że jak podstawimy sobie tutaj literki jako długości boków AA, to wzór na pole kwadratu to jest A kwadrat i to się równa 18. Jak ja to spierwiastkuję, prawda, no bo chcę ten bok wyliczyć, załóżmy, takim sposobem robię, bo można oczywiście różnymi sposobami, to będę miała pierwiastek z 18. I teraz jak to bym chciała rozbić, to 18 to jest przecież 9 razy 2, czyli bok tego kwadratu to są 3 pierwiastki z 2. Okej, oczywiście w centymetrach. No dobrze, to skoro ja wiem, że ten kwadrat po tej skali już wywnioskowaliśmy, że jest 3 razy większy, czyli żeby policzyć ten tutaj bok, niech się nazywa A', to ja muszę mój bok A, czyli 3 pierwiastki z 2, pomnożyć właśnie przez 3. Czyli będę miała 9 pierwiastków z 2, czyli zapiszę 9 pierwiastków z 2 tutaj. No dobra, no to skoro mam już bok tego kwadratu, ja potrzebuję pole koła opisanego. No to tak, może nie będziemy tego koła oczywiście rysować, ale wiem, że koło opisane to musi przechodzić przez wszystkie wierzchołki, prawda? Czyli to jest to koło takie tutaj na zewnątrz. Więc muszę znaleźć środek. Środek będzie tutaj i poprowadzić promień. Promień prowadzę na przykład w tym miejscu, niech to będzie E. No, promień jest mi potrzebny, no do pola, nie? Wiadomo, że pole koła to jest pi r kwadrat, tylko ja muszę znaleźć r. No to jak ja sobie tutaj oczywiście bym przedłużyła, to mogę już wywnioskować, że moje r to jest połowa z przekątnej tego kwadratu, nie? Czyli 1 druga d. No okej, ale z kolei na D może pamiętamy wzór, jak nie, to trzeba będzie Pitagorasem to policzyć. Ale jak pamiętamy wzór, no to jest spoko, to będzie wzór A pierwiastek z 2, czyli u nas to będzie A prim pierwiastek z 2, no bo nasz bok tu się nazywa A prim. Czyli 1 druga razy 9 pierwiastków z 2 i razy pierwiastek z 2, no bo w pod A prim tutaj podstawiłam 9 pierwiastków z 2. No to tak, to pomnożę, to będę miała 9 drugich i pierwiastki ze sobą pomnożę, to będę miała oczywiście pierwiastek z 4, czyli po prostu 2. No i tak pięknie mi się skróci, że wyjdzie mi 9. Oczywiście w centymetrach, ale wynik to podamy na końcu dopiero i to jest R. No to skoro tak, to pole koła opisanego na tym naszym kwadracie A', B', C', D', tak, to będzie pi razy i 9 mamy do kwadratu, a w sumie nie musiałam w nawiasie, ale nie ma to znaczenia. Czyli 9 do kwadratu to mamy 81 pi, to jest nasze pole. No i jako odpowiedź pamiętaj, żeby napisać, że pole tego naszego koła to jest 81 pi centymetrów kwadratowych, dlatego że w zadaniu była jednostka właśnie centymetr poruszana. Bardzo fajne, ciekawe zadanie z użyciem podobieństwa. Zadanie numer 7. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych dodatnich A i B, takich, że B jest nie mniejsze niż dwukrotność A, prawdziwa jest nierówność. A podzielone przez A dodać 1, odjąć. B podzielone przez B dodać 2 jest mniejsze lub równe od zera. Ja oczywiście tutaj zapisałam już w formie tego założenia i tezy, bo to jest typowo zadanie wykaż, że, czyli zadanie dowodowe. I tam było istotne takie zdanie, że B jest nie mniejsze, czyli zapisałam, że B jest większe lub równe. No bo skoro nie mniejsze, no to musi być większe lub równe niż dwukrotność A, czyli dlatego 2 razy A. I my to mamy oczywiście udowodnić. No więc zapisujemy dowód
I tutaj oczywiście ja proponuję dowód nie wprost. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dowodzimy nierówność, to najlepiej jest zaprzeczyć tezę i dojść do sprzeczności. Tak budujemy dowód nie wprost. Oczywiście można to zrobić też poprzez dowód wprost, nie ma problemu. Ale ja proponuję dowód nie wprost. Dowód nie wprost można napisać dowód do minus pierwszej. O, a jak nie dosłownie, dowód nie wprost. Różny zapis, ważne, żeby zasygnalizować na maturze, że właśnie wybierasz dowodzenie nie wprost. Ok, no to na czym polega dowodzenie nie wprost? Będziemy zaprzeczać tezę, czyli przepisuję lewą stronę tej tezy, tak jak ona wygląda, bez w ogóle zmian. I teraz ja chcę zaprzeczyć, czyli chcę powiedzieć, że podobno to jest większe od zera. I okaże się, że nie. No i to znaczy, że musi być mniejsze lub równe 0, prawda? Więc ja zaprzeczam i twierdzę, że podobno to jest większe od 0. No to skoro tak, to teraz pasowałoby mi to fajnie rozwiązać. W jaki sposób? No, jak rozwiązać taką nierówność? Skoro A i B to są liczby rzeczywiste dodatnie, to przecież to jest liczba dodatnia, prawda? No bo jak do tego dodam 1 do A, to dalej będzie dodatnia. Czyli ja mogę obustronnie pomnożyć przez A dodać 1. Dzięki czemu to mi się z tym skróci. Zostanie mi samo A. Odjąć B przez B dodać 2 i to muszę też pomnożyć przez to A dodać 1. Cały ten ułamek mnożę przez to A dodać 1. Większe jest no od 0, no bo 0 jak to przez to pomnożę, to i tak jest 0. No to teraz popatrzmy dalej. Teraz B dodać 2, no też jest dodatnie. No bo skoro jest B należy do rzeczywistych dodatnich, no to B dodać 2 tym bardziej, prawda, będzie dodatnie. Czyli pomnożę sobie teraz przez B dodać 2. Mogę tak zrobić, bo mi się zwrot nierówności nie zmienia, prawda? No i teraz tak, to A będę chciała pomnożyć przez B dodać 2, odjąć. Teraz to mi się z tym po prostu skasuje i będę miała B pomnożone przez A dodać 1 i to jest większe dalej od 0, no bo 0 razy cokolwiek jest 0. No to myślę, że teraz nie trudno już zauważyć, że trzeba po prostu to A pomnożyć przez ten nawias i to minus B przez ten nawias. No to zróbmy to. Czyli A razy B to będzie AB dodać, A razy 2 to będzie 2A. Teraz minus B razy A to będzie minus BA i minus B razy 1 to będzie po prostu minus B. I to jest większe od 0. Ok, popatrzmy, co nam tutaj fajnego wyszło. AB i minus BA. Przecież to się nam po prostu zlikwiduje, bo tutaj jest mnożenie. Mnożenie jest przemienne, czyli tu jest jakby AB, a tu jest jakby minus AB, czyli tego nie ma. No to skoro tak, to zapiszmy 2A minus B większe od 0. To co by pasowało nam zrobić? No myślę, że to B przerzucimy sobie tak, żeby po tej stronie właśnie było B, prawda? Czyli ten minus nam się skasuje. Będę tutaj pisała dalej, czyli 2A jest większe od B. Pamiętamy, że przy przenoszeniu zmieniamy znak, dlatego będzie to B, nie? Ok, i teraz popatrzmy, do czego myśmy to doprowadzili. Jeżeli tak Ci jest niewygodnie na to patrzeć, to możesz sobie jakby przeczytać od tyłu tą nierówność. Czyli B teraz będzie mniejsze od 2A. I teraz popatrz, co było w założeniu? No, że B jest większe lub równe 2A. A nam wyszła taka totalna sprzeczność, że B jest jednak mniejsze od 2A. No niestety, jest to sprzeczność i to trzeba napisać na maturze, wybierając dowodzenie nie wprost, co kończy nasz dowód. Ja jestem absolutną zwolenniczką dowodzenia nie wprost. Natomiast jeżeli ktoś chciałby to zrobić wprost, to będzie musiał doprowadzić do wspólnych mianowników, i u góry będzie miał podobne rzeczy, bo mu się podobne rzeczy tam poskracają, prawda? Ale chodzi o to, że ten zapis będzie taki może bardziej rozbudowany, może nie dla wszystkich przejrzysty. Dzięki temu, że wybieram dowodzenie nie wprost, to ja po prostu rozwiązuję nierówność. A nierówności młodzież lubi rozwiązywać, prawda? A dostaliśmy poprzez nasze rozwiązywanie, popatrz jaką prostą nierówność, że B jest mniejsze od 2A, która jest od razu ewidentną sprzecznością co do założenia. Zadanie numer 8. Suma wszystkich wyrazów dziewięcioelementowego ciągu arytmetycznego AN wynosi 234, jeśli N oczywiście jest większe lub równe 1. Zaś suma dwóch ostatnich wyrazów tego ciągu wynosi 94. Oblicz wartość wyrażenia. I to wyrażenie W ma postać A3 podniesione do kwadratu dodać 2A4. OK. Czyli tak, wypisałam na razie tą treść tutaj na tablicy, żeby było lepiej widać. Po pierwsze, mamy podaną sumę, ale ten ciąg jest powiedziane, że jest arytmetyczny dziewięcioelementowy.
Czyli wniosek z tego, że suma 9 jego wyrazów jest równa 234. Będzie nam to potrzebne na pewno. Ok, a teraz suma 2 ostatnich wyrazów. To jaki wniosek z tego? Skoro on ma być 9-elementowy, to 2 ostatnie wyrazy to jest wyraz 9 ostatni i przed nim jest wyraz 8. I jak ja te 2 dodam, tylko tu już nie robię żadnym wzorem na sumę, bo tu konkretne 2 dodaję, wiesz, te 2 ostatnie, czyli 9 i 8, jak dodam, to mi wychodzi 94. A mi będzie potrzebne wyliczyć trzeci wyraz i czwarty wyraz tego ciągu. No ale wiesz, no, najpierw muszę pewnie mieć jakiś pierwszy wyraz, różnicę, żeby w ogóle się zabrać za liczenie trzeciego, czwartego wyrazu. No to tak, skoro to jest ciąg arytmetyczny, to przypomnijmy sobie, że skoro on jest arytmetyczny, to możemy zastosować wzór AN to się równa A1, dodać N minus 1 razy R i wzór na sumę nam będzie potrzebny, to jest pierwszy wyraz, dodać ostatni wyraz, podzielone przez 2 i razy ilość tych wyrazów. No okej, to najpierw spróbujmy tutaj to rozpisać. Ja nie chcę, żeby zostało nam A9, bo popatrz, tu mamy A9, tu mamy A8, a tu mamy w ogóle S9, czyli 3 niewiadome. Wszystko doprowadźmy do najprostszej postaci, czyli do pierwszego wyrazu i do różnicy. Czyli A9 to będzie u mnie A1 dodać 9 minus 1, czyli 8R. Czyli będę miała tak, A1 dodać 8R. Dalej mam dodać i teraz tutaj A8. A8 to będzie A1 dodać 8 minus 1, czyli 7R. Czyli będę miała A1 dodać 7R i to się równa 94. Niektórzy oczywiście robią to już z automatu, nie patrząc na ten wzór, na ciąg arytmetyczny, prawda? Tylko od razu z automatu A1 plus 8R, no i dodać A1 plus 7R. Ok, czyli wyrazy podobne. A1 i A1 to jest 2A1, dodać 8R i 7R to jest 15R i to się równa 94. W sumie fajnie by było coś z tego wyliczyć. Myślę, że A1 wyliczymy, czyli 2A1 to się równa 94 minus 15R. Podzielę przez 2 i będę miała, że A1 to się równa. 94 podzielone przez 2 to będę miała 47 i minus, no tu napiszę w ułamku 15 drugich R. Zostawmy, bo to nam na pewno się sprzyda. Ok. Teraz sumę 9 rozpisujemy tym wzorem, czyli patrzymy tak. A1 dodać, to jest ostatni wyraz, czyli ostatni wyraz to jest wyraz 9, no bo ten ciąg jest 9-elementowy, akurat taki jest zadanie. Podzielony przez 2 i razy, uwaga, 9, bo tych wyrazów jest 9, 9-elementowy ciąg. I to się równa 234. Super, no to teraz pasowałoby nam tutaj coś zrobić, czyli pasowałoby nam to w jakiś sposób przekształcić, czyli tak, A1 bym zostawiła bez problemu, dodać, A9 to samo co tu bym zrobiła, czyli A1 dodać 8R podzielone przez 2 razy 9 i to się równa 234. Dobrze, no to teraz dalej tutaj. A1 dodać A1, no to to jest 2A1, dodać 8R podzielone przez 2 razy 9 równa się 234. Ze względu na to, że tu mamy dwójkę, tu ósemkę, no to fajnie byłoby tą dwójeczkę wyłączyć przed nawias, bo wtedy mi się z tą dolną skróci, nie? Oczywiście, że można by było razy 2, tylko że no tak będziemy mieć mniejsze troszeczkę liczby. A1 dodać 4R, to będzie w nawiasie po wyciągnięciu dwójki do przodu, czyli poprzez podzielenie tego przez 2 uzyskujemy A1 plus 4R. No i teraz mamy przez 2 razy 9, piszę dalej na środku, równa się 234. Popatrz, teraz ta dwójeczka z tą dwójeczką mi się skróciła i mogę napisać A1 dodać 4R i to razy 9 równa się 234. No to ja tutaj już widzę, że ta liczba 234, jej suma cyfr wynosi 9, prawda? 2 dodać 3 to 5, dodać 4 to 9, czyli na pewno się to będzie dzieliło przez 9. To podzielę przez 9. W sumie mogłam to już wcześniej zrobić, ale nie ma znaczenia, czyli będę miała A1 dodać 4R. Już nie muszę w nawiasie, ponieważ ta dziewiątka mi się z tą skróci. To się równa. I tutaj tak, no 9 razy 20 to jest 180 i jeszcze nam zostaje wtedy 54, czyli mamy
wtedy 6, prawda? Czyli mamy tutaj 26. Ok, czyli A1 dodać 4R to się równa 26. Taka nam wyszła zależność. Myślę, że fajnie byłoby teraz tą A1 tutaj wrzucić, prawda? Żeby mieć już coś lepiej. Czyli będę miała 47 minus 15 drugich R dodać 4R równa się 26. No to tak, 47 przerzucamy. Tu możemy w sumie zrobić sobie wspólny mianownik, czyli 8 drugich R, bo to przecież nie jest problem. To się równa 26 odjąć 47. No to skoro tak, to będę tutaj dalej pisała, czyli będę miała minus 7 drugich R, jak tutaj wykonam działanie, to się równa i tu jak sobie to wykonam, to będę miała minus 21. No to co zrobimy? Pomnożymy razy 2 najpierw, czyli minus 7r równa się minus 42 i podzielimy przez minus 7. Oczywiście to można było w jednym kroku zrobić, też nie ma problemu. Minusy nam się skasują, 42 przez 7 to jest oczywiście 6. Piękny wynik nam wyszedł, r równe 6. No to potrzebujemy jeszcze A1, wiadome. Tu mamy podkreślone na czerwono, więc widać ładnie. 47 odjąć 15 drugich razy 6, nie? No to teraz sobie to z tym skrócimy, czyli będziemy mieć przez 2, czyli będziemy mieć tutaj 3, a tu na dole 1, czyli nie piszę. Będę miała 47 minus 15 razy 3, to jest 45. Czyli wyszło mi superowe, pierwszy wyraz wyszedł mi równy 2. No to co ja potrzebuję, żeby wyliczyć wartość tego wyrażenia? No wyrazu trzeciego, czyli teraz będę liczyła wyraz trzeci, czyli A3 to się równa A1 dodać 2R, czyli u mnie A3 to będzie A1, czyli 2 dodać 2 razy 6, czyli 12, czyli to się równa 14. A z kolei A4 to będzie A1 dodać 3R. Wszystko na podstawie wzoru ogólnego, prawda? Czyli A4 to się będzie równało A1, czyli 2, dodać 3 razy 6, czyli 18, no nie? Czyli będzie wynik 20. Czyli to mi wyszło 14, to mi wyszło 20. No i teraz napiszę sobie wartość tego wyrażenia W, to będzie A3 do kwadratu, czyli mam 14 do kwadratu, dodać 2 razy 20, czyli W to się równa 14 do kwadratu jest 196, dodać 40, czyli ostatecznie mamy, że W to będzie się równało 236. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Ile wynosi wartość tego wyrażenia? No ta wartość wynosi 236. Zadanie numer 9. Rodzice wraz z trójką swoich dzieci wybrali się do Teatru Lalek na przedstawienie o Królewnie Śnieżce. Zakupili 5 sąsiadujących ze sobą biletów w jednym rzędzie. Każdy z członków rodziny wybrał dla siebie jeden bilet. Oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że trójka dzieci będzie siedzieć między rodzicami. No ktoś by powiedział, że to jest zdarzenie pewne, bo wiadomo, że jak rodzice idą do teatru, to dzieci idą w środek. No ale tutaj mamy sytuację taką, że każdy wybiera sobie miejsce dowolnie, prawda? Jakie jest właśnie prawdopodobieństwo, że na pewno ta trójka dzieci będzie siedzieć pomiędzy tymi rodzicami? No, kto oczywiście mnie zna, to wie, że zadania z rachunku prawdopodobieństwa są dla mnie jakby jedną z ulubionych rzeczy w matematyce. Piękno rachunku prawdopodobieństwa to jest to właśnie, że w zasadzie w dowolnej dziedzinie życia ja mogę to wykorzystać. To nie musi być standardowo ten rzut kostką monetą. To może być wycieczka do kina, do teatru, na przedstawienie. To, że tam jest Królewna Śnieżka, czy tam byłby Pinokio, czy Reksio, to w ogóle nie ma znaczenia. To jest tylko jakby ubogacenie tego zadania w piękną treść. Ważne w tym zadaniu jest, że są rodzice i trójka dzieci i kupili sobie 5 biletów, a więc oni oczywiście tworzą jakby bazę tego zadania, no nie? To jest istotne, że jest rodzice, trójka dzieci i każdy dla siebie wybiera jeden bilet. No więc zaczynamy oczywiście od mocy omegi. Tutaj będziemy robić metodą klasyczną, dlatego że no drzewkiem no raczej byłoby to żmudne, prawda? Bo mamy w końcu 5 osób.
Moc Omega. Mamy 5 osób i 5 biletów. A więc rysujemy sobie 5 krateczek. 1, 2, 3, 4, 5. I teraz załóżmy, że tutaj mamy taką sytuację, że to jest nasze pierwsze miejsce. To jest drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce, piąte miejsce. No więc, jak ja chcę ich na razie ustawić w ogóle, ile jest w ogóle opcji, byle jak ich poustawiać, prawda? Pomieszać tymi ludźmi w tym zadaniu. To tak, na pierwszym miejscu może siąść jedna z 5 osób. Na drugim miejscu, no jak już tutaj siadła sobie jedna, no to jedna z 4. Jak już tutaj 2 siadły, to zostały 3 do wyboru. Jak już tutaj 3 siadły, no to zostały 2 do wyboru. No i na końcu jakaś tam siądzie, prawda, osoba. Czyli 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 to jest 120. Czyli tyle jest różnych opcji pomieszania tymi 5 rozróżnialnymi osobami. Bo każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny, jest mama, jest tata, prawda? Dobrze. Zdarzenie A mamy opisane, więc ja już nie będę go przepisywała. No to teraz potrzebujemy policzyć moc tego zdarzenia, czyli wyliczyć, ile jest takich opcji, żeby właśnie te dzieci siedziały między rodzicami. No więc znowu rozpisujemy, oczywiście rysując sobie nasze siedzenia, tak? To jest pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce, piąte miejsce, jakieś wykupione. I tak. Mamy mieć dzieci między rodzicami, czyli wiadoma sprawa, że tutaj siedzą dzieci, nie? No a tutaj siedzi rodzic i tu siedzi rodzic. Ja nie wiem, czy tu sobie mama siądzie, czy tata, no bo może na tym miejscu pierwszym mama, a może tata, nie? Dlatego ile ja tutaj będę miała na tym pierwszym miejscu opcji do wyboru? No 2, albo mama, albo tata. To jak ja już tutaj posadziłam mamę, no to tutaj już nie mam wyboru, musi tata, bo przecież nie sklonujemy tych mam, no nie? Jak tu mama, to tutaj tata, jak tu tata, to tutaj mama. Okej, czyli mam boki ustawione, teraz środek idą dzieci. No to na tym miejscu może usiąść, możemy wybrać jedno z 3 dzieci. No dlatego piszę trójkę. No to jak już tutaj jedno sobie siadło, no to teraz zostało nam jedno z 2 dzieci. No to jak już te 2 dzieci siadły, no to tutaj jakieś tam ostatnie dziecko sobie siądzie, to 3 ostatnie dziecko. No i teraz pomnożymy 2 razy 3, tutaj oczywiście reguła mnożenia, 2 razy 3 to jest 6, razy 2 to jest 12, no i razy 1 tutaj nam się nie zmienia, czyli mamy 12. Czyli zgodnie ze wzorem na prawdopodobieństwo, że jest to nic innego jak moc A przez moc omega, prawda? No to będziemy mieć 12 podzielone przez 120. Oczywiście przez 12 nam się skróci, tu będzie 1, a tu będzie 10. Czyli mamy 1 dziesiąta. 1 dziesiąta to jest prawdopodobieństwo, że dzieci będą siedzieć w środku pomiędzy rodzicami. Czyli to jest tylko 10% szans na to. Ponieważ mogą być różne inne opcje. Mogą z przodu siedzieć dzieci, mogą z tyłu, prawda? Jakieś dziecko siądzie z przodu, jakieś dziecko siądzie z tyłu, dlatego, żeby była dokładnie taka sytuacja, o jakiej jest mowa w zadaniu, to na to prawdopodobieństwo jest tylko 1 dziesiąta, czyli 10%. Zadanie numer 10. Dane są punkty. Punkt A ma współrzędne 2,1 oraz punkt B ma współrzędne 8,8. Punkt C o współrzędnych będących liczbami naturalnymi leży na osi odciętych układów współrzędnych. Wyznacz jego współrzędne, wiedząc, że trójkąt ABC jest prostokątny. Tutaj oczywiście to, co najważniejsze, to ja sobie przepisałam na tablicę, żebyśmy cały czas na to kukali sobie. I tak, po pierwsze, zapewne jest to zadanie, które będzie na maturze, gdyby się takie pojawiło, za 5 punktów. Dlatego ja proponuję zrobić ładny rysunek, chociaż w układzie współrzędnych, chociaż oczywiście można byłoby bez układów współrzędnych. Tylko jak tu jest napisane, że leży na osi odciętych, to myślę, że dobrze by było sobie jednak ten układ narysować. Czyli tak, punkt A ma współrzędne 2,1, zaznaczę tutaj punkt A. Punkt B ma współrzędne 2, mamy 4, 6, 8 i 8. 2, 4, 6, 8 zaznaczmy. I tu jest punkt B. Ma współrzędne 8, 8. Więc skoro to ma być trójkąt, to chyba logiczne jest, że muszę A i B połączyć, nie? No bo to będzie jeden z jego boków. Więc to jest żadna jakaś filozofia. I teraz chyba najtrudniejsze w tym zadaniu jest to dla ucznia, że co to znaczy, że punkt C leży na osi odciętych?
Oś odciętych, jak ci się zapomni, co to był, która to była ta oś, nie? Bo są dwie osi, oś X, oś Y. Jak ci się zapomni, ja tutaj akurat mam zapisane oś odciętych, oś rzędnych, żeby tak patrzeć sobie na to, ale jak ci się zapomni, to sobie wyobraź, że odcinasz coś, prawda? Odcinasz tak i to jest oś odciętych. No może ktoś powiedzieć, ale przecież będę odcinać też tak, tylko tu jest oś rzędnych, to bardziej z rzędami sobie skojarz, jak w kinie, prawda? Są rzędy. Natomiast oś odciętych to jest właśnie tak, jakbym sobie brała nożyczki i tak sobie odcinała. Więc takie skojarzenie po prostu. No i skoro on leży na tej osi, to on gdzieś tam ma leżeć. Ja nie wiem dokładnie gdzie. To ja sobie go tak przykładowo tutaj zaznaczę, tylko po to, żeby przykładowy trójkącik oczywiście narysować, prawda? Więc ja przykładowy trójkąt narysuję, robię to liniami przerywanymi, dlatego że ja dokładnie nie wiem, czy to jest ten trójkąt, prawda? To jest oczywiście tak tylko poglądowy rysunek, ale wykonany ładnie w układzie współrzędnym. I teraz tak, problem jest, jak on ma być prostokątny, to problem jest taki, gdzie ten kąt prosty? No, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy kąt prosty ma być przy C, no może być przy C, ale gdybym narysowała tutaj bliżej, to może przy A. A gdybym gdzieś dalej narysowała, to może przy B byłby kąt prosty. Dlatego musimy rozważyć wszystkie przypadki. Ale póki co, na razie zacznijmy od tego, że skoro punkt C leży na osi odciętych, to on ma pierwszą współrzędną jakąś tam x, możesz sobie napisać xc, ale no wtedy wiadomo, musisz jeszcze to indeksować, nie? Ale niech będzie x przecinek 0, no bo to jest punkt, który ma y-ową współrzędną 0, no bo ani nie ma go w górę, ani go nie ma w dół, no nie? Tylko jest tak poprzesuwany na tej naszej osi. No i pewnie to, że współrzędne są liczbami naturalnymi, będzie miało jakieś znaczenie. Okej, czyli na pewno musimy policzyć wszystkie długości boków. Najprościej będzie długość AB. Jak nie pamiętasz wzoru, w tablicach jest wzór na długość odcinka AB. Przypomnimy sobie może ten wzór, bo akurat nam będzie pasował XB minus XA i to do kwadratu, dodać YB minus YA i to do kwadratu, i to wszystko jest pod pierwiastkiem. No więc niektórzy lubią sobie tak podpisać XA, YA, XB, YB, XC, YC. Podpisz sobie, nie ma problemu żadnego. No dobra, no to liczymy sobie najpierw długość tego odcinka AB, długość boku, czyli XB to jest 8, odjąć XA, czyli 2, i to do kwadratu, dodać. YB, czyli 8, odjąć 1, i to do kwadratu. Ok, czyli będziemy mieć tak, pierwiastek, a pod nim tak, 8 odjąć 2 to jest oczywiście 6 do kwadratu 36, dodać. 8 odjąć 1 to jest 7 do kwadratu 49. Czyli będziemy mieć pierwiastek i tu będziemy mieć z 85. W zasadzie zostawmy sobie ten pierwiastek, bo później będziemy chcieli wykorzystać fakt, że to jest trójkąt prostokątny, czyli długości boków będziemy zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa podnosić do kwadratu, więc ten pierwiastek i tak nam się skasuje. Ale zostawmy sobie go. No to teraz oczywiście liczymy sobie na przykład AC, no nie? Czyli patrzymy sobie na A i patrzymy na C. Czyli tak, X odjąć 2 do kwadratu, dodać. I teraz będziemy mieć 0 odjąć 1 do kwadratu. Czyli dalej, AC to się równa pierwiastek. I teraz podnosimy to oczywiście wzorem skróconego mnożenia. Przypomnę wzór, on oczywiście jest w tablicach, ale przypomnę A kwadrat minus 2AB, dodać B kwadrat, jakby się komuś zapomniało. Czyli tak, X do kwadratu będziemy mieć, odjąć 2 razy X razy 2, czyli 4X i dodać B do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, czyli po prostu 4. Dodać, tutaj nie potrzeba wzoru, bo to jest po prostu minus 1 do kwadratu, czyli 1, czyli zapiszemy sobie pierwiastek, a pod nim X kwadrat minus 4x, dodać 5. No lepiej na razie nic z tym nie zrobię. Został nam jeszcze bok BC do policzenia, czyli pierwiastek i teraz mamy oczywiście tak, x minus 8 do kwadratu, dodać i teraz będziemy mieć 0, odjąć 8 do kwadratu, prawda? Czyli BC to się będzie równało. Pierwiastek i znowu rozpisujemy tym samym wzorem, czyli tak, x kwadrat, odjąć 2 razy x razy 8, czyli będziemy mieć 16x, dodać
8 do kwadratu, czyli 64. Dodać i znowu tutaj będziemy mieć minus 8 do kwadratu, no to to jest po prostu 8 do kwadratu, czyli 64. Czyli będziemy mieć pierwiastek, a pod nim x kwadrat minus 16x. Dodać, tu będziemy mieć 128. I też sobie tutaj ładnie podkreślimy. Teraz oczywiście musimy wykorzystać fakt, że ten trójkąt jest prostokątny, prawda? Czyli skoro jest prostokątny, no to będziemy mogli wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Oczywiście, że my pamiętamy twierdzenie Pitagorasa, no standardowo a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Oczywiście tego, co ja tutaj piszę, to nie trzeba pisać, no bo to jest wszystko, prawda, w tablicach. Jakby się zapomniało, można sobie zerknąć. Tylko chodzi o to, że tak jak powiedziałam wcześniej, ja nie wiem, gdzie jest kąt prosty. Ja nie wiem, tutaj narysowałam rysunek tak, że przy wierzchołku C jest kąt prosty, ale przecież mogłabym zrobić tak rysunek, że tu byłby kąt prosty, tylko tam ten punkt C byłby dalej, nie? Albo mogłabym tak zrobić, żeby przy tym A był kąt prosty. Dlatego teraz musimy rozważyć wszystkie trzy opcje, jakie mogą być w twierdzeniu Pitagorasa. A więc zacznijmy od pierwszego przypadku. Pierwszy przypadek to będzie, niech będzie po kolei, AB do kwadratu dodać AC do kwadratu równa się BC do kwadratu, prawda? No więc tak jak po kolei mamy, tak sobie układamy pierwszy ten przypadek. Czyli tak, ja od razu może będę kasowała już te pierwiastki, bo widzisz, tu jest nasze AB, jak poniosę do kwadratu, to będę miała po prostu 85 dodać. Tu jest nasze AC, jak podniosę do kwadratu, ten pierwiastek mi się zniweluje, będę miała x kwadrat minus 4x dodać 5 i to się równa. I tu jest nasze BC, czyli będę miała x kwadrat minus 16x dodać 128. No i skoro tak, no to teraz popatrzmy, co nam tutaj się stanie. X kwadrat z tym x kwadratem nam się teraz skasuje, więc co robimy? No x-y na jedną przenosimy, czyli minus 4x i tu mam minus 16x, czyli dopiszę, będę miała 16x, to się równa i tutaj mam tak, 128 i tu po tej stronie mam 90, czyli minus po prostu napiszę 90, prawda? Ok, czyli mam teraz 12x równa się 38. Dzielę przez 12 i wychodzi mi, że x to się równa, ile się dwunastek mieści? No 3 dwunastki, bo to będzie 36 i jeszcze 2 dwunaste. Niestety jest to sprzeczność, dlatego że tutaj było podane, że punkt C leży na osi odciętych i ma współrzędne naturalne. No wiadomo, jedna współrzędna to jest 0, 0 jest naturalną liczbą, nie? Natomiast ta druga też ma być naturalna. Niestety, to nie wyszła nam liczba naturalna. W związku z tym pierwszy przypadek jest sprzeczny. No to przechodzimy do drugiego przypadku. Drugi przypadek weźmy sobie AB do kwadratu, dodać teraz BC do kwadratu równa się AC do kwadratu. I też od razu będziemy pisać bez tych pierwiastków. 85 dodać i teraz będziemy mieć tutaj x kwadrat minus 16x dodać 128 i to się ma równać x kwadrat minus 4x dodać 5. Znowu nam się fajniutko x kwadraty skasują i znowu przerzucamy. Teraz mamy minus 16x, przerzucę plus 4x, to się równa. I teraz będziemy mieć tak, że będziemy mieć 5, odjąć i teraz pasowałoby to nam dodać, prawda? Czyli będziemy mieć tutaj 213. 213 będziemy mieć, prawda? Dobrze, no to w takim wypadku tu mamy minus 12x, to się równa minus, jak odejmiemy tutaj piąteczkę, to będziemy mieć minus 208. No to skoro tak, podzielimy sobie przez minus 12 i mamy x to się równa, minusy skasuje 208 przez 12, a skróćmy sobie może przez, skrócimy sobie 4, to będziemy mieć tutaj 52, a tu będziemy mieć 3, prawda? Widzimy, że niestety to oczywiście nie wyjdzie nam liczba naturalna, no wyciągnijmy sobie całości. Mamy 17 całych, bo tu mamy 51 i 1 trzecia. Znowu jest to sprzeczność, dlatego że nie wyszła liczba całkowita. No ale skąd to mogliśmy wiedzieć? Musimy rozważać taki przypadek, bo tego od razu nie widać, nie? No i ostatni przypadek to będzie taki, że będziemy mieć tutaj teraz nasze AC do kwadratu dodać BC do kwadratu równa się AB do kwadratu. Czyli
A C to było u nas po podniesieniu do kwadratu x kwadrat minus 4x dodać 5, dodać BC, jak podniosę do kwadratu, to mam x kwadrat, odjąć 16x, dodać 128 i to się równa, jak ja AB podniosę do kwadratu, 85. No tutaj nam się x kwadraty nie skasują, no ale sobie je dodajmy, będę miała 2x kwadrat, podkreślę, teraz mam minus 4x minus 16x, to mam minus 20x, tak? Teraz będę miała tutaj 128, prawda? No to może napiszmy plus 128, bo tak będzie mi łatwiej. I tutaj 85 przerzucę, czyli będę miała 5 odjąć 85, czyli będę miała odjąć 80, równa się 0. Czyli 2x kwadrat minus 20x dodać będzie 48, równa się 0. Podzielmy przez 2, już widzimy równanie kwadratowe oczywiście, prawda? Ale podzielimy przez 2, żeby nam się fajnie liczyło. No i teraz najlepiej z delty. Czyli b kwadrat to będziemy mieć od razu 100 minus 4 razy 1, to mamy 4 razy 24. 4 razy 20 to jest 80 i 4 razy 4 to jest 16, czyli razem będzie 96. Czyli delta wychodzi piękna, 4, a więc pierwiastek z tej delty też jest piękne, 2. No i liczymy sobie x1, to się równa minus b, czyli u nas 10, minus pierwiastek z delty, czyli 2, podzielone przez 2, a, czyli 2 razy 1 to jest 2. Wychodzi nam 8 przez 2, czyli 4. Spoko, może być 4, prawda? Dlatego, że czwórka jest liczbą naturalną. A x2 teraz to będzie 10 dodać 2 i podzielone przez 2, czyli 12 podzielone przez 2, 6. Ok, jak najbardziej pasuje nam. Szóstka też jest liczbą naturalną. Czyli pytanie było, wyznacz współrzędne wierzchołka C, które leży na osi odciętych o współrzędnych naturalnych. Czyli jako odpowiedź musimy napisać, że nasz wierzchołek C ma współrzędne 4,0, bo to był tylko x, a y trzeba mu dorzucić, prawda? Lub napiszemy sobie, że C ma współrzędne 6,0. Takie mamy dwie opcje, żeby nasz trójkąt ABC, o którym mowa jest w tym zadaniu, był prostokątny. No i teraz zostało mi to, co najtrudniejsze jest, czyli dodać Wam otuchy przy pisaniu egzaminu maturalnego. Takie moje parę słów na koniec. Słuchajcie, przede wszystkim to ja życzę Wam tej jasności umysłu, o której mówiłam na początku tego filmiku. To jest najważniejsze, żeby podejść do egzaminu maturalnego na spokojnie, żeby sobie zdać sprawę, dużo umiem. Albo inaczej, umiem tyle, że wystarczy mi zdać maturę. Wiesz, jeden z Was potrzebuje zdać wynik i zdać maturę na 30%. Taki mieć wynik potrzebuje. Inny chce mieć 60%. Ktoś jeszcze chce mieć 100%. I moi drodzy, ja tego właśnie Wam serdecznie życzę, żeby każdy osiągnął na egzaminie maturalnym wynik, o którym marzy, ale który jest realny. Bo słuchajcie, no przepraszam, ale nie wymagajcie wyniku 100%, jeżeli umiecie tak, tak się ślizgacie po materiale, nie? To trzeba sobie zdawać jasną sprawę, krytycznym być względem siebie, to jest też wielka sztuka. Krytycznie patrzeć na siebie. Miałeś czas, mogłeś się uczyć, nie uczyłeś się, no to teraz oczekujemy wyniku na miarę swoich możliwości. Ale ja chciałabym Wam życzyć, żeby był jeszcze lepszy wynik, niż macie możliwości, niż przypuszczacie. Tego bym chciała Wam życzyć, żebyście wiedzieli, że po prostu osiągnięcie tego takiego progu zdawalności, o którym marzycie, żeby ono było możliwe. Słuchajcie, bardzo mi serdecznie zależy na wszystkich ludziach. Ogólnie jestem osobą tak pozytywnie nastawioną do ludzi, do świata, więc nawet jeżeli ktoś pierwszy raz się ze mną teraz uczy, to i tak mu życzę jak najlepszego wyniku na maturze, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. Z kim się uczycie, gdzie się uczycie, ważne, żebyście w życiu robili to, co kochacie. I jeżeli ta matura jest dla Was ważna, żeby ją zdać, bo daje Wam przepustkę na studia, bo daje Wam takie samozadowolenie, bo będziecie się czuć dzięki niej tacy spełnieni, to właśnie tego życzę. Życzę, żebyście wszyscy zdali maturę. Życzę, żeby ta zdawalność matematyki była jak najlepsza dla Was wszystkich, dzięki czemu podniesie się zdawalność w całej Polsce, mam nadzieję. Jeżeli jeszcze masz troszeczkę czasu, to zapraszam Cię może prześledź jeszcze moje te serie powtórkowe na kanale
żeby może jeszcze powtórzyć to, co gdzieś tam jeszcze jakieś widzicie minusiki u siebie, gdzieś tam coś jeszcze, jakieś braki są widoczne, to jeszcze jest troszkę czasu, zawsze można jeszcze coś obejrzeć. Niektórzy mówią mi, że się uczą w nocy, nawet przed samą maturą, no to się uczyć, byleby był sukces. Ale pamiętać trzeba o tym, że trzeba być wyspanym na maturę, żeby przyjść wyspanym, naładowanym, trzeba zjeść śniadanie, prawda, żeby po prostu pozytywnie być nastawiony i przede wszystkim wiem to, że niektórych stres może ścisnąć. Tylko że jeżeli ściśnie ten stres, to pomyśl sobie może o mnie, o tym, że ja Ci życzę jak najlepiej, że trzymam kciuki, że będę trzymać kciuki i pomyśl sobie o tym, żeby nabrać tego spokoju, żeby tak oczyścić umysł przez parę nawet sekund, jak Ci tak ogarnie, że na maturze, jejku, ja nic już nie wiem, wszystko mi się pomieszało, spróbuj wziąć głęboki oddech, tak pomyśleć, może troszeczkę tymi myślami na 2 minutki odlecieć i wrócić do zadań, bo to też jest ważne, bo w nerwach, wiecie, jeżeli rozwiązujecie w nerwach, boicie się, czas, już leci, już, ile czasu mi zostało, to może się okazać, że właśnie pomylicie. No i co polecam? Zacznijcie rozwiązywać zadania zamknięte, zdecydowanie. Te zadania zamknięte, które zaczniecie rozwiązywać i one Wam będą wychodziły, one spowodują, że później będzie Wam lepiej szło w zadaniach otwartych. Natomiast jeżeli zaczniecie od zadania za 5 punktów i się zdołujecie, że po prostu tego zadania ja nie dam rady zrobić, to później będzie gorzej wrócić do tych zadań łatwiejszych. Dlatego zawsze rozwiązujcie dokładnie tak, jak jest w arkuszu. Nic nie zmieniajcie. Rozwiązujcie. Oczywiście, jeżeli nie czujecie się silni na przykład z jakiegoś działu, jakim jest na przykład bryły, to opuścić to zadanie, przejść do następnego. Ale pamiętajcie, żeby nie wychodzić przed czasem, jeżeli jeszcze macie coś do zrobienia. Bo jak już wszystko zrobiliście, prawda, i przez godzinę napiszecie maturę, spoko, można sobie wyjść już. Jak jesteście pewni, że macie ją dobrze. Ale pamiętajcie też o tym, że nawet najlepsi potrafią się pomylić. Gdzieś w obliczeniach, gdzieś dwójki nie zauważyć, gdzieś piątki nie przepisać, prawda? Popatrzeć, czy się dobrze przepisało z treści. To są takie moje wskazówki, myślę, że może nawet niepotrzebne dla kogoś, bo ktoś stwierdzi, no oczywiście, ja zawsze patrzę i tak dalej, ale może komuś akurat się sprzedadzą. Dlatego ja o tych wskazówkach mówię, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby spokojnie podejść do matury, żeby być wyspanym porządnie, żeby po prostu wykorzystać całą zdobytą wiedzę poprzez rok, poprzez 2 lata, poprzez 3 lata, 4 lata, różnie to bywało, prawda, z różnymi osobami, więc żeby tą swoją wiedzę, którą zdobyliście, wykorzystać na maksa, po prostu dać z siebie maks swoich możliwości. Wiecie, ja zawsze w życiu cokolwiek robię, staram się wszystko robić na maksa. No, może to się później odbija gdzieś tam na kimś, na mojej rodzinie, na moim zdrowiu i tak dalej, ale to mi daje satysfakcję. To, że prowadzę ten kanał, prowadzę ten projekt, jest dla mnie niesamowitą motywacją do dalszej pracy. I moi drodzy, Wy jesteście dla mnie motywacją. Wy, osoby, które uczą się ze mną, które dają mi siłę i mówią, Pani jest najlepsza. Nie da się tego lepiej wytłumaczyć, niż Pani to robi. To jest niesamowita motywacja i chęć robienia jeszcze więcej. Więc pamiętajcie o tym, żeby ludzi obdarzać też dobrym słowem. Tak jak mi to uczniowie przez ten internet piszą różne miłe rzeczy, to jest niesamowite, to jest po prostu coś pięknego. Jak się czyta, nieraz ze łzami w oczach czytam, jak ktoś takie piękne słowa potrafi napisać. Jestem osobą bardzo wrażliwą i to jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego, nawet widzicie, już mam łzy w oczach, coś niesamowitego, że po prostu od młodych ludzi jest taki przekaz dla mnie, prawda, żebym robiła to dalej, że robię to dobrze, że ja komuś pomogłam. To jest niesamowite i tego Wam, moi drodzy, życzę na całe życie Wasze, żebyście robili rzeczy, które są dobre w życiu, dobre i które powodują, że nie ranicie nikogoś. Że nie ranicie drugiej osoby, żeby robić rzeczy dobre i nie ranić siebie nawzajem, bo tak właśnie powstaje zło, prawda, że jeden drugiego rani. Trzeba być w życiu dobrym człowiekiem. Jeżeli jest taka możliwość, pomagajcie innym, zdobywajcie wykształcenie, prawda, zakładajcie rodziny, żeby wszystko, żeby robić
właśnie z, po prostu z ręką na dłoni. To byłoby najpiękniej, gdyby właśnie tak robić. Ja dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim za naukę ze mną. Dziękuję Wam za te piękne słowa, komentarze, wiadomości e-mail, wiadomości przez Messenger, wiele innych wiadomości na YouTubie, lajki i tak dalej. Za to wszystko dziękuję, bo to dla mnie, dla mojego męża, ponieważ oboje tworzymy ten projekt, jest wielka, jeszcze raz powtarzam, motywacja i chęć pomocy młodym ludziom. Słuchajcie, jesteście siłą tego narodu i to Wy będziecie budować kiedyś Polskę, tak? Więc musimy mieć ludzi mądrych. Dlatego matematyka jest też narzędziem ludzi mądrych. Człowiek mądry, który chce w życiu coś osiągnąć, no musi posługiwać się aparatem matematycznym w jakimś tam, może minimalnym, ale jednak stopniu. Dlatego mam nadzieję, że ta nauka spowoduje to, że tak właśnie będziecie postrzegać matematykę, że to Wam ma pomóc. To nie ma dla Was być całe życie. Dla mnie matematyka to jest praktycznie całe życie, no wiadomo, nie licząc rodziny, ale z takich rzeczy to jest całe życie. Ja po prostu od dzieciństwa kocham matematykę. Zawdzięczam to mojej świętej pamięci mamusi, że kocham matematykę, ale po prostu sama też poprzez tą właśnie ciągłą pracę, poprzez rozwój osobisty staram się doskonalić cały czas, bo człowiek musi coraz z biegiem czasu, z biegiem dni, z biegiem miesięcy, z biegiem lat również się doskonalić. Świat ewoluuje bardzo szybko i my też musimy się do tego dostosować. Takie jest życie. To moi drodzy, jeszcze raz będę trzymać mocno kciuki za Was, żeby egzamin maturalny był napisany na poziomie, jakim się spodziewacie i jeszcze lepszym. Do zobaczenia!